Czekajcie, ja muszę mieć jakieś unikalne Porsche, nie ma opcji. A tam unikalne, każdy będzie miał ten sam samochód. Dobra, weźmy sobie tak. Z 18 roku GT2. O, dobre. Musimy kiedyś obczaić sposób, żeby na tą lawetę jakoś skoczyć. Parking na polu golfowym? A gdzie to jest pole golfowe? Pole kukurydzy. Nie no, zaraz coś po drodze znajdziemy. Ej, fajne jest to Porsche. Czy to nie jest czasem to Porsche, co klub Enlargo bardzo lubi? Oni chyba mieli jakieś tam GT2. I czy, tylko nie wiem, czy z 18 roku? Czy z którego oni tam mają, że najlepsze na dragi jest? Zlot w lesie. Doskonale, kurde, semiksowy. Czekaj, tutaj coś, tutaj są jakieś budynki, tu coś jest. O, zlot przy gospodarstwie rolnym. Wspaniale. O, da się tu wjechać? Patrz, co tu jest? What? O, zamknięte! Ale się wystraszyłem. No co jest, serio? Dobra, tu możemy zrobić zlot. Ale beznadzieja. Oni mieli GT3, tak? GT3. Dobra, ustawiamy się gdzieś. Same proszawki. Ja będę tu oceniał malowania, bo ja naprawdę nie kojarzę tych proszawek wszystkich. Przy ciągniku zrobimy sobie zlot. Świetnie. Tytoń jaki obniżony. Ej, fajnie, nie było jeszcze chyba jako takiego zlotu. Co on ma za łeb? Patrzcie, on ma dynię. Był chyba taki event, że można było tą dynię zdobyć, nie? Dobra. Od początku. O, to jest 959. Tutaj. Ten ziomek. Nie wiem, czy można... Jego chyba nie można tu poszerzyć. Kurde. Dobra, po kolei. Tutaj mamy rajdowe Porsche 959 chyba? A to takie można zrobić? Co on ma tutaj na górze? To taka rajdówka. Ej, ja nie mam tego samochodu. Nie wiedziałem, że on w grze jest. Ale dziwne. To jest takie wysokie w ogóle. Tu mamy jakieś RWB. Ale nie wiem, jaki to jest model dokładnie. To musicie wy wiedzieć. Tutaj znowu to rajdowe Porsche. Nie, to jest inne już. Ja nie wiem, co, jak ono się tutaj nazywa w grze. Ale jest. Nikt nie wziął Panamerki. A dzisiaj widziałem taką fajną Panamerkę w sumie. Ładniutka była. Tutaj mamy to Porsche 914, które już odgadliśmy. Chyba wersja driftowa czy coś. Felgi ogromne. Zobacz. To jest WRC ta rajdówka tutaj? Jakaś wersja WRC? Nie wiem. Ale ten obniżony na maksa. Ten samochód jest bardzo ciekawy, bo jak schowają mu się te światła z przodu, bo to przód jest tutaj, to auto, jak patrzysz z boku, to wygląda jakby miało przód z drugiej strony. Równie dobrze mógł być przód tyłem, a tył przodem. Śmieszne jest. To jest moje GT2 z 18 roku. I tu jest taki koksu. Pamiętacie, jak robiłem go na ten? Z silnikiem hybrydowym. On tam jakieś przesadzone prędkości osiągał. Strasznie duże. I ten samochód jest mega mocny. Po stunigowaniu. Tu mamy piękną Carrera GT. Fantastyczny samochód. Przecudowny i bardzo mi się podoba. Przypominają mi się stare NFS-y, jak patrzę na tą Carrera GT. A można było zdobyć. No przecież mogliśmy mieć w Most Wanted 2005, nie? Karerkę też. Właśnie, musimy tego Most Wanted chyba przejść całego. Tutaj mamy też jakieś Porsche RWB z pakietem RWB. Pyk. To jest konkret, nie? Fajnie, że mamy takie samochody tutaj w Fordzie Horizon 4. Co to jest? Tutaj sobie, dobra, do niego zaraz dojdziemy. To nie jest chyba RWB pakiet, nie? Też jest z tyłu takie poszerzone. Tak ciężko mi powiedzieć, jak myślicie? Nikt nie wziął Macana. No nikt nie wziął jakichś terenów, ani Macana, ani tego. Ani tego drugiego, dużego, terenowego. To co to tu za Batmobil jest? To ja nie mogę. A to też Porsche. Ja pierdziel, to najbardziej chyba unikalny samochód, jaki jest w tej grze. Ja go nie widziałem.
Szkoda, że tu nie można pożyczać sobie, a chętnie bym go przetestował, ale to jest mega, mega dziwne. Ja nie wiedziałem, że ktoś ma taki samochód, że można mieć taki samochód w ogóle. Na szczęście nikt nie miał mojej GT2, chociaż tyle. Patrzcie, jaki dziwak. Co to jest? Jest tu jakaś nazwa do tego? Dobra, zaraz sobie zobaczymy. Ale to... Co to jest za Batmobil? Ja tego chyba nawet... Co? Czekaj, stój! Stój! Coś mu się kręci tutaj, on ma chyba koło zapasowe, które mu się kręci na tym. Kręci mu się na dachu, co to jest? To jest koło zapasowe, które mu się kręci, ja nie wiem co to jest, daj spokój. Ja pierniczę, co to jest? Co to robi, to jest nie wiem, elektrownia wiatrowa czy co? Ja pierdzielę, co za dzik. Wiecie co to za model? Jakiś masakryczny. Srebrny to 550 Spider. James Dean w takim zginął, tak? Ale ciekawa ta fura, ten Batmobil jest bardzo ciekawy. Nie wiedziałem, że można mieć taką furę tutaj w grze. Co to jest? Jedziemy standardowo, tradycyjnie zrobić sobie fotę, ale ten jest mega ciekawy. Musimy pojechać sobie jakiś wyścig tymi porszawkami, autentycznie. Robimy zaraz sobie pamiątkową fotę. Zajebisty jest, zajebista ta porszawa, muszę ją jakoś zdobyć. Obok limuzyny. Spokojnie wszystkich złapię na zdjęciu. To jest ten Batmobil, to 917 Le Mans, tak? Le Mans. O kurde, jeszcze... A czekajcie, zawsze lubię te filmy, znaczy filmy, te zdjęcia od tyłu robić tych samochodów. Ale w przypadku... Jezu, to jest tak tutaj wysoko nad tą ziemią, że mam wrażenie, że się koła odrywają, że one nie stykają się z podłożem. Dobra. No może od przodu zróbmy. I poszedł. Au! Oby wyprzedziło mnie to Porsche skoksowane. Muszę je sobie zrobić. Rajdówek zlocik. Oj, Porsche Carrera, proszę bardzo. Z wysuwanym spoilerkiem. Porsche Carrera GT to jedno z pierwszych takich samochodów, które miało tą zmienną aerodynamikę, że ten spoiler się wysuwał? W tym okresie chyba nie było dużo takich autek, nie? Które faktycznie miały te wysuwane spoilery, reagujące na prędkość i tak dalej. Podmuch wiatru. Czy są jakieś różnice między Forza Horizon 3 a 4? No pewnie jest sporo, wiesz. Przede wszystkim podstawowa różnica jest taka, że w czwórce nie ma Supry, a w trójce jest. Nie, ale wiesz co? Czwórka jest taka bardziej rozwinięta. Jest to taka lepsza trójka. Ale graficznie bardzo podobnie. Może modele samochodów są troszeczkę bardziej dopracowane czy coś.
Zlot Volvo. Nie, zlot Porsche jest spoko, bo widzicie, tutaj niektóre te Porsche'y są bardzo, bardzo unikalne. Co, ja jestem ostatni? Nie, jeszcze ktoś tam chyba jedzie. O, zlot hatchbacków, w sumie? Nie, zlot hatchbacków jeszcze nie było, zlotu. A jest na pewno spory wybór. Nie, nie chcę kupować limuzyny. Ja chcę ją po prostu zdobyć sobie, wiesz, tak normalnie grając w Fordze. Nie musicie mi tam jej sprzedawać. Spokojnie. Kiedy się może wylosuje, będzie to duża radość. Już Hammera raz wylosowałem, więc Hammera mam w garażu. Limuzyna też mi kiedyś dropnie. Ale do tego czasu wolę owiać ją taką mgiełką tajemnicy, jak dla mnie. Z Volkswagenu, tak. Powiedzcie mi, jak gracie w Eurotrucka, to gracie na padzie, na klawiaturze, na kierownicy, na czym gracie? Na czym wam się fajnie gra? Bo na padzie to chyba tak sterowanie jest spoko, ale tego skręcania tam brakuje trochę, nie? Lepsza by była kierownica. I z kolei na padzie to też chyba za mało jest tych wszystkich... Nie wiem jak to powiedzieć, tam kontrola samochodu nie jest taka pełna, bo tam chyba mnóstwo tych przycisków ma... trzeba tam mieć, no, a na padzie nie mamy aż tak dużo, nie wiem, no. Na klawiaturze. I co, na klawiaturze jest spoko? Klawiatura lub kierownica. Na powietrzu. Pad albo klawiatura. Tam kiedyś próbowałem, ale nie Eurotrucka, tylko ATS-a. Czyli American Truck Simulator, nie? Czy jakoś tak to? Co jest lepsze, American Truck czy ETS? ETS chyba, nie? Bo taki bardziej europejski jest dla nas, taki bliższy nam, prawda? Zlot motocyklu. Na myszce. Szaleńcy, kurde. No i co, zrobiliśmy sobie zlot Porsche. Ja sobie sprawdzę, czy jest ta Porsche'a faktycznie do kupienia. Na klawiaturze ETS zdecydowanie. A to ciekawe. Myślałem, że wszyscy powiedzą co najmniej, że padem. Dobra, Porsche. I gdzie jest to Porsche? A faktycznie. O! Jest do kupienia. Za 10 milionów. Te ciekawe samochody tu są w ogóle. A to co to jest? Ty, ja chcę to Porsche. Ej, ale... What? Ono jest takie dobre? Patrzcie, jaka różnica w cenie między tymi Porsche'ami. To jest ciekawe. Zobaczmy tego. Milion kosztuje. Także relatywnie niedużo w stosunku do tych Porsche'awek. Ale nie wiedziałem, że tamto można kupić normalnie. No jest drogie, 10 milionów, daj spokój. Dobra, weźmy sobie standardowy kolor. Jaki dziwak, ty. Co, myślicie, że da radę on na ten? Na 400 km na godzinę polecieć? Chyba tak, nie, lekko. Na klawiaturze brakuje mi płynności przy skręcaniu. ETS-2 jest lepszy, więcej pojazdów, większa mapa. Ty patrz, jakie dziwne. Jedźmy nim. Ja tam nie będę tutaj kombinował za bardzo z seryjnym silnikiem, bo to nie ma co. Cyk. Tak jest. Dobra, tu nie będziemy tego dawać, bo to nie ma co. Ja myślę, że to będzie dobry samochód. W ogóle nie mam hajsu. Nie no, starczy mi jeszcze na ten.
na tuning tego auta. Jest. A ciekawie wygląda nawet. Nie jest taki najgorszy, nie? Ten wydech jest śmieszny, taki odstający. Tak jakby, nie wiem, dodatkowy dopalacz, kurde. Na myszce skręca się prawie tak precyzyjnie jak na kierownicy. A to bardzo ciekawe. No, myślę, że na padzie brakuje trochę, wiesz, ten. Wow! Patrzcie, jaka ten. Klatka bezpieczeństwa, nie? Tam na dole się jest takie trochę usztywnienie. Nie będziemy tego instalować. Po co? Gra ktoś w ETS 1 i tą grę pamięta? Nie wiem, ja tam w ETS 2 bym chciał spróbować. Zobaczymy. Klasa S2 już. Oj. Może być grubo z tą prędkością. Ty, on waży 670 kg. Jaka rzeźnia. To będzie latać. Niskie DPI musisz ustawić, żeby grać na myszce. No, tam, żeby precyzyjnie było, nie? Nie wiem, co z tym samochodem. O kurde. Nie, no jakaś przesadzona prędkość tu nie będzie. Niektóre z tych starych samochodów mogą nawet po 500 km na godzinę jechać. To jest w ogóle jakiś kosmos. Ale ten jest normalny tam. Niecałe 400 poleci. Dobrze. No tak. Zobaczymy, jak on będzie jeździł. To jest też Porsche. Takie opływowe, nie? To nie jest standardowy dźwięk tego auta, więc mogliśmy w sumie sprawdzić, nie? No jaki dziwak. O shit. I co on tutaj ma? Co on ma za czerwoną strzałkę tam? Z limit od obrotów, czy jak? O co chodzi? Mam się chyba przy tej czerwonej strzałce Rocket Fuel. Albo nie, ja wiem, co to jest. Przy tej czerwonej strzałce się V-Tech odpala. Nie, to jest chyba po prostu limit obrotów. O! Dobra, idę na autostradę. Nie, no myślę, że gdzieś 370 to będzie limit. Cała kasa poszła się walić. No niestety. A jeszcze zdobędziemy sobie te hajsy. Zamek sprzedam, o. Biegi mi się już kończą. 370. Taki wystarczający, ale wolałbym tego Le Mans spróbować. Tak szczerze mówiąc. Ten to taki... No akurat, nie wiem. Na wycieczki rowerowe. Nie no, zrobiliśmy sobie zlocik Porsche. Kilka fajnych Porsche'ek się pojawiło i jedna bardzo droga za 10 milionów. Także naprawdę bardzo spoko. No i ta chyba też się tam pojawiła na zlocie. Ale jakaś tam super mocna nie jest, nie? Ja się tak zastanawiam, czy można ją jakoś mocniej zrobić, ale chyba nie. I wygląda jak jakaś, nie wiem jak to... Tak z przodu, ej, z przodu wygląda jak... Porsche, w sumie wszystkie Porsche wyglądają tak samo, ale tył jest totalnie inny, nie?